Oskarżonych Kamila i Zuzannę uznaje za winnych tego, że w nocy z 12 na 13 grudnia 2014 roku w Rakowiskach powiatu bialskiego województwa lubelskiego, działając wspólnie i w porozumieniu z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia Jerzego Niedźwiedzia i Agnieszki, zadali im po kilkadziesiąt uderzeń dwoma nożami, każdy o długości ostrza około 15 cm, powodując kilkadziesiąt ran ciętych i kłutych całych ciał z następowym uszkodzeniem. U Jerzego płuc, naczyń żylnych i tętniczych przedramion oraz wątroby i kreski jelita cienkiego, a u Agnieszki płuc, naczyń tętniczych lewej kończyny górnej oraz wątroby, co skutkowało krwotokami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz anemizacją narządów wewnętrznych, w wyniku których nastąpił zgon pokrzywdzonych, to jest przestępstwa wyczerpującego dyspozycję artykułu 148 paragraf 3 Kodeksu Karnego. I za to na mocy artykułu 148 paragraf 2 i 3 Kodeksu Karnego skazuje ich na kary po 25 lat pozbawienia wolności. Na podstawie artykułu 77 paragraf 2 Kodeksu Karnego zastrzega, że warunkowe zwolnienie oskarżonych może nastąpić nie wcześniej niż po odbyciu 20 lat orzeczonej kary pozbawienia wolności.